Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu y równa się 4x plus 5? Żeby zrobić to zadanie, to nie trzeba wykonywać żadnych obliczeń, tylko wiedzieć jedną rzecz, mianowicie kiedy dwie proste są prostopadłe. Jeżeli mamy dane proste w postaci kierunkowej, to znaczy w postaci y równa się ax plus b, no to takie dwie proste są prostopadłe, jeżeli ich współczynniki kierunkowe, czyli w tym przypadku a1 oraz a2, spełniają warunek, że jeden współczynnik kierunkowy jest odwrotnością i jednocześnie przeciwieństwem drugiego współczynnika kierunkowego. Czyli musimy współczynnik a1 odwrócić i wziąć z przeciwnym znakiem. Spójrzmy zatem, jaki mamy współczynnik kierunkowy w naszej prostej danej w treści zadania. No oczywiście współczynnik kierunkowy jest równy 4. Zatem będziemy szukali wśród tych prostych a, b, c oraz d takiej prostej, która będzie miała współczynnik kierunkowy jednocześnie będący odwrotnością czwórki, czyli 1/4 i jeszcze ze znakiem przeciwnym, czyli minus. Minus 1/4. No i taki współczynnik kierunkowy mamy dla funkcji w przykładzie b. Czyli ta prosta, ta funkcja y równa się minus 1/4 x plus 3 jest prostopadła do prostej y równa się 4x plus 5. No wykresy tych dwóch funkcji namalowałem tutaj na tym wykresie. Niebieska prosta to jest prosta y równa się 4x plus 5, a prosta z punktu b to jest ta fioletowa prosta, prosta malejąca. No i widać, że proste przecinają się pod kątem prostym. No tak czy siak zaznaczamy po prostu odpowiedź b.